Witam wszystkich. Dziś pokażę Wam, jak mieszka Dorota Szelongowska na Mazurach. Jakiś czas temu Dorota kupiła stary stuletni dom i go oczywiście wyremontowała. Mnie osobiście się podoba. Taki klimat robi wrażenie. Jak widzimy, przed domem znajduje się basen. W środku jest ładny kominek. Przestrzeń jest fajna. Zobaczcie, jaką kuchnię ma Dorota. Tam można wypocząć dopiero dobrze w tych okolicznościach przyrody. Cisza, spokój. A jak Wam się podoba? Napiszcie w komentarzu i subskrybujcie kanał.